Siemaczko, jestem Piotr Korkot, ze mną jest Robert, siema. Pouczymy się skillsów z parkoura i ze street workoutu. Pierwszym elementem, którego się nauczy Robert, jest Dragon 360. Moim pierwszym elementem będzie kettlebell. Pierwszym elementem będzie to, że zaznajomi się z murkiem. Czyli położę sobie dwie nogi, dwie ręce na murku. Tak. Czyli kładziesz ręce. W ten sposób? Mopping pytam. Tak, mopping pytam. Można teraz. Kładziesz ręce mopping pytam i próbujesz zawisnąć na nich, na w miarę prostych rękach i dokładasz drugą nogę. Masz tutaj jeden, dwa sytuacje, dokładasz drugą. I próbujesz najpierw tak zawisnąć. Okej. Tak? Dokładnie tak. Dobra. I teraz? Kolejną progresją jest to, żebyś wskoczył na ten murek dokładnie w tej pozycji. Tylko dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, przyczyń sobie buta, bo jak na przykład masz na nim jakiś piasek, czy nie wiem, jest mokry but, to jest możliwe, że ci z murka, no. Więc nie wiem, możesz sobie stawiasz tutaj na tym, na wycierasce i po prostu skoczyć. Tylko, tak, właśnie, najpierw nogi, dopiero potem ręce. Bo to, co kiedyś wcześniej tłumaczyłem, że jeżeli podczas rozbiegu. Jeżeli robisz to z rozbiegu i wylądujesz pierwsze rękami, to robisz to po prostu. Już? Tak. Na ziemi. Until I broke the rules, my life destroyed. My life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout the ground
W dzisiejszym odcinku możecie to traktować jako paring dla siebie, żeby się czegoś nauczyć. Ja dziękuję, ode mnie to tyle, Robert. Ode mnie również. Zapraszam do niego na kanał, jest anotacja.